Witam Was w moim programie TJ Guns, ja mam na imię Tomek i dzisiaj przechodzimy troszeczkę na front wschodni I wojny światowej, a mianowicie będziemy dzisiaj porównywać sobie karabin Mosina do praktycznie dwóch niemieckich konstrukcji, jednej austriackiej. Zrobimy takiego kombosa, dlatego że tych filmów byłoby naprawdę multum. A chciałbym wskazać na takie bardziej ogólne plusy i minusy tych, powiedzmy, trzech konstrukcji. Przede wszystkim chciałbym Wam powiedzieć, że ten Mosin w konfiguracji z 91 roku, tej najwcześniejszej, tutaj mam akurat z 1917 roku, po modyfikacji już celownika, na przykład z do pocisku ostrołukowego, czyli tutaj już mamy ten celownik Konowałowa, taki bardzo charakterystyczny, bardzo ładny zresztą, takie tutaj troszeczkę wygięte, to nie jest zepsute, to ma być takie wygięte, ok? Mamy ramkowo-schodkowy, tak? Mamy takie schodki i tak dalej. Niewyszkolonemu żołnierzowi bym powiedział, że mógłby sprawić trudności, no ale powiedzmy, że nie. Ma tak leżeć, tutaj ma być ramka, strzelamy 300 metrów. Dalej kombinujemy, mamy numerki i tak dalej, i tak dalej. Zresztą oficer na pewno komendy wydaje. Na pewno, no wydawał komendy, ustawić celowniki na 400 metrów, bla, bla, bla. Strzelamy, i tak dalej. Ładować broń, to wszystko było na komendy robione, tak? Ale pierwsza rzecz, co się może nie spodobać fanom Mosina, ten karabin w moim mniemaniu, ja tutaj sobie wypisałem kilka punktów, przegrywa totalnie z Arisaką 35, które te dwa karabiny były używane w 1905 roku w wojnie rosyjsko-japońskiej. Może wam wymienię. Mosin w porównaniu do Arisaki, tak? Jest cięższym karabinem, jest cięższym karabinem. Ma bardziej złożony bagnet, złożony, w sensie nie złożony, że złożony na pół, tylko że jest bardziej taki trudniejszy do założenia, przenoszenia, właściwie do niczego innego się nie nadaje, nie? Tylko do kucia. Cięższy pocisk jest, cięższy w ogóle nabój jest, tak? Większy jest odrzut. Są gorsze łódki nabojowe, jeśli chodzi o Arisakę 35 i Mosin. Kto w ogóle strzelał z Mosina, kto ładował Mosina właśnie z łódek nabojowych, ten wie, że to jest naprawdę czasami ból w dolnej części pleców, że tak powiem, tak? Bardziej, może nie skomplikowany, ale cięższy do operacji jest zamek. Wystający magazynek, który jest oczywiście narażony na zniszczenie oczywiście w jakiś tam sposób ewentualnie. Gorszy wyrzutnik. Gorsze są tutaj barrel bands, czyli te bączki. Oj, bo mi się tutaj znika moje wypiski. Górna nakładka jest gorsza, jest dłuższa, jest bardziej podatna na złamanie w porównaniu do Arisaki 35. Gorszy jest po prostu ta baza tutaj celownika, to znaczy ta ramka celownika, ale jest mocniejsza baza celownika od Arisaki. Więc praktycznie ten karabin przegrywa z Arisaką totalnie, z Arisaką 35, która jest de facto wariacją na temat Gewehr 88, jeśli chodzi o konstrukcję zamka, o konstrukcję no właściwie tylko zamka. Ale jeśli chodzi o celowniki i tego typu rzeczy. Gewehr 88. Wszyscy mówią, przestarzały karabin, 1914 roku, niesamowicie i tak dalej, i tak dalej. No być może ja bym tego tak nie ujął. Ten karabin został moim zdaniem zepsuty. Pamiętacie, w dwa odcinki do tyłu zrobiłem filmik na temat, jak to po prostu logistyka zabiła ten karabin, jak po prostu cofnięto w rozwoju ten karabin dosłownie, przystosowując go do łódek nabojowych zamiast do zasilania właśnie z ładowników nabojowych, tak? Z chargerów. Więc w oryginalnej konfiguracji z ładownikami ten karabin był naprawdę niesamowity i to nie jest jego na przykład jakiś mankament Gewehr 88.
ładowanie z ładowników. To po prostu logistyka, tak? Są ładowniki od Carcano, ja wiem, ktoś się może zaraz przekrzanić. Nie mam do Gewera 88. Nieważne, identyczne. Pięcionabojowe, nie sześcionabojowe. To po prostu logistyka doprowadziła do tego, że ten karabin został przekształcony do zasilania z łódek nabojowych. I to po prostu stworzyło to, że ten karabin był gorszy od właśnie, nawet ja bym powiedział Mosina, jednak w oryginalnej konfiguracji. Ten karabin sprawował się bardzo dobrze. To nie był zły karabin, absolutnie nie. Tutaj też ma wystający magazynek, ale on nie jest taki... ja bym powiedział, nie ma żadnych części, tak jak w Mosinie, które tutaj mogą na przykład, nie wiem, ulec zgubieniu, nie wiem, podczas czyszczenia, czy czegoś tam tutaj, jakieś sprężynki, jakieś takie inne rzeczy, wiecie, to może być łatwo dosyć zgubione, nie wiem, w ferworze walki i tak dalej. Mało tego, jak już jesteśmy przy zamku i przy zasilaniu, ten interrupter tutaj, ten przerywacz taki, który trzyma ten górny nabój luźno, te dolne trzyma na dole, które nie powodują, że jest ciśnienie sprężyny na ten górny nabój podawany do lufy i on może być łatwiej podany, co nie jest zawsze prawdą, praktycznie nigdy, bo się lubi zacinać. Mosinów miałem trochę, więc mogę stwierdzić. Niektóre są lepsze, niektóre gorsze, ale generalnie to nie jest dobry action. To jest taki XIX-wieczny, kurczę, zamek oparty na wariacjach, że tak powiem, japońsko-francusko. Ja bym powiedział Mauser 71-ish, tego typu rzeczy. Więc bardzo, bardzo głęboko XIX-wieczny wręcz. Zamek od Gewehr 88 powiedział, że jest prostszy. Znaczy jest bardzo podobny, jeśli chodzi o koncepcję, prawda? Ale wcale się jakoś generalnie nie różni od Mosina. Mało tego, różni się na plus, dlatego że ma tutaj na ryglach takie skośne ścięcia, które powodują, że wstępne odryglowanie naboju i obruszanie naboju, kurczę, tutaj w komorze nabojowej po wystrzale występuje o wiele łatwiej. Nie tak jak w Mosinie, że ten sam proces jest tutaj robiony tą krzywką u góry, która nie zawsze dobrze działa, a jest szczególnie przy nabojach o wysokim ciśnieniu. Także już Gewehr 88 w oryginalnej konfiguracji bije na łeb Mosina, ok? Tam z celnością, takie inne rzeczy, ok? Koncepcja tego pokrowca na lufę, tej osłony lufy metalowej, no może nie była jakąś najszczęśliwszą. Teoretycznie to miało działać, to działało do pewnego stopnia, do pewnej ilości strzałów, ale potem już było takie... No ale okej. Okay. Celownik moim zdaniem lepszy, mniej skomplikowany. Tutaj mamy trzy czynności, żeby po prostu doprowadzić, żeby po prostu zrobić, przyjąć odpowiednią odległość strzelania. Czyli tu mamy położony, ewentualne schodki, ewentualnie postawiony celownik do góry. Tutaj mamy tylko bojową i celownik do góry. Etc. Proste. Co tu może być prostszego? Tak samo w Mosinie jak Gewehr 88, łatwe do zgubienia części przy rozbieraniu zamku. Oczywiście te zamki są dosyć skomplikowane, bardzo podobne w budowie, ja bym powiedział nawet. Może kiedyś się porównam. Jeśli chodzi o części, o rozbieranie, o poszczególne po prostu elementy składowe każdego zamka. Odłożymy może tą Arisakę, która tutaj była tym szczęściarzem, który zniszczył Mosina w 1905 roku i dalej. Mannlicher. Prosty karabin. Zamek jest dosyć prosty. Jest takim masterpiece, takim mechanicznym cudem, jak gdyby, jeśli chodzi o zamek w porównaniu do innych, z tym wewnętrznymi helikoidalnymi nacięciami, które powodują odregulowanie zamka tylko przy posuwie do przodu, do tyłu i tak dalej. To jest masterpiece. Masterpiece. Uwielbiam te karabiny. Jestem oczywiście może nie uprzedzony, wręcz przeciwnie, tak bardzo super pozytywnie. Jestem fanem po prostu tego karabinu. Ale
jeśli mamy być obiektywni przy tych porównaniach, w tym karabinie wstęp nadreglowania łuski w naboju, w komorze nabojowej po wystrzale nie jest tak dobre jak na przykład w Lee Enfieldach, w Mauserach czy w tym Gewehr 88, który tutaj prezentowałem przed chwilą. Jest, ja bym powiedział, bardzo podobny, jeśli chodzi o tą przypadłość do Mosina, jeśli chodzi o właśnie ten wstęp nadreglowanie. Nie działa to zbyt dobrze, tutaj jest bardzo, bardzo małe, bardzo takie nikłe, no i trzeba ten zamek, ale przy oryginalnym naboju 8x50 działało naprawdę bardzo dobrze. Więc tutaj nie było najmniejszego problemu. Pogorszyło się to w późniejszej alteracji 8x56, ale dalej to nie było jakieś... Nie używano młotków, może w tym kontekście powiem. Do odryglowania po prostu zamka. To jest kompletna bzdura, okej? Okay? Ciągle mi tam wątroby siedzi, poważnie. Wystający magazynek, używanie ładowników. Tutaj jest oryginalna konfiguracja. To jest naprawdę bardzo szybki, bardzo fajny karabin. Kombinacja po prostu tych ładowników, które są jednostronne, o których wspominałem wcześniej, że to jest może ich jedyną wadą, która może kosztować życie na froncie, w stresie i tak dalej. Te ładowniki mogą... dlaczego nie wchodzi, nie działa? Bum! Tak? Więc tu może być troszeczkę problem. Jednak szybkość, kombinacja zasilania z ładowników i zamka dwutaktowego, który jest naprawdę dosyć szybki, powoduje, że ten karabin jest naprawdę, ja bym powiedział, o klasę, o dwie klasy lepszy niż Mosin. Tak? Ja wiem, że to jest niepopularne stwierdzenie, że nabój praktycznie jest nieosiągalny 8x50, tak samo w Ameryce, jak i w Polandii. Jednakże wyobraźcie sobie, że był na tyle podobny nabój 8x50 do Mosina, że Austriacy po zdobyciu znacznej ilości Mosinów zrobili program mający na celu przystosowanie tego karabinu do strzelania amunicją oryginalną austriacką w kalibrze 8x50. Zrobię na ten temat osobny odcinek, posługując się bardzo dobrym artykułem w języku angielskim. Postaram się go w miarę dobrze przetłumaczyć. Są tam prezentowane zdjęcia, więc może zrobię to po prostu na stole i tak dalej. Więc to jest naprawdę bardzo, 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 bardzo ciekawy temat. Te karabiny są super rzadkie teraz, dlatego że większość ich przejęli Finowie i poprzerabiali z powrotem na nabój do Mosina lub ten ich własną odmianę 7,62x53,5 bodajże. W każdym razie, jeśli chodzi Mosin kontra, już nie wspomnę o Arisace, która go sromotnie pobiła, moim zdaniem, Mannlicher dwie klasy w górę od Mosina. Gewehr, ja bym powiedział łeb w łeb, jeśli chodzi o pierwszowojenną odmianę Gewehr 88, czyli ta odmiana przystosowana do ładowania z łódek nabojowych. Ja bym powiedział remis ze skazaniem na Mosina, dlatego że rozładowanie tej broni ewentualnie niekontrolowane na całej drodze zamka dosyłanie nabojów po prostu tutaj się mściło właśnie na takim stylu ładowania, ok? Masakra w ogóle. Jak spieprzyli dosłownie fajny karabin. No, Mosin kontra Mauser, no come on, no to już... Mauser, jeśli chodzi o... Ja generalnie nie jestem jakimś super fanem zagorzałem Mausera. Absolutnie nie, wręcz przeciwnie. Staram się naprawdę znaleźć jego mankamenty i... Znaczy nie na siłę oczywiście. I ja myślę, że ten Mauser po prostu jest takim uśredniony plus, ok? Jeśli chodzi o konstrukcję karabinów. Jest bardzo dobrym karabinem. Może służyć w każdej konfiguracji, z każdym praktycznie nabojem. Jest wystarczająco prosty, tak w wytwarzaniu, jak i w użytkowaniu. Jest wystarczająco silny, jednocześnie z dosyłaniem naboi, z niewystającym magazynkiem, z tak kontrolowanym dosyłaniem naboi. Czyli można go po prostu przeładować do góry nogami, będzie działał. Ten nabój nie wypadnie nam po prostu tutaj z góry, ok? Aż zobaczę.
Gewer 88 tego nie zrobimy. Okay? Wypadnie nam po prostu, bo zamek będzie go popychał i on nie zaskoczy za pazur wyciągu i po prostu wypadnie. W Mauserze tak będzie działało. Więc tutaj są naprawdę wszystkie takie najlepsze rzeczy wrzucone w ten Mauser i to fajnie działa, naprawdę. I nie mówcie mi na przykład, wracając na przykład do Mannlichera, że zasilanie na przykład z ładowników nabojowych jest gorsze niż zasilanie z łódek. Nie, absolutnie nie. Moim zdaniem wręcz przeciwnie. Zasilanie z łódek nabojowych jest gorsze. Mi się na przykład gorzej ładuje magazynki właśnie łódkami nabojowymi, dlatego że są bardziej podatne na takie zacinanie się po prostu, nierówne podawanie i tak dalej. A tutaj wrzucamy ten klip, cyk, i siedzi. Aż do wypchnięcia go następnym, albo automatycznie wypada kurczynom dnem magazynka, tak jak na przykład w Mannlicherze, lub na przykład wypychamy, tak jak w Bertierach, prawda? Następnym kurczę klipem. W późniejszej odmianie. Więc klipem, ładownikiem. Więc ten Mosin biedniutki, no, wszyscy mamy do niego sentyment. No, uwierzcie, mój drugi karabin w życiu, karabin. Okej? Okay? Nie, przepraszam, tak, to był drugi. To był właśnie Mosin. W krótkiej odmianie M44 mam go do dzisiaj. Pierwszym był SKS, że tak powiem. I zawsze marzyłem oczywiście o długim Mosinie. Oczywiście zainspirowany zostałem przez film Enemy at the Gates, czyli Wróg u Bram z Judem Law, który używał właśnie taką, no nie taką oczywiście, tylko odmianie drugowojennej 91-30 Mosina, właśnie długi. Jezu, jak na niego polowałem. U nas to kosztowało wtedy, nie wiem, $79 za karabin. No bo kurczę, ile? 10 lat temu bym powiedział. Teraz około 350-300 dolarów i tak dalej, dlatego że się po prostu źródełko wyczerpało na Ukrainie, ale tak no dosłownie kosztowało między 80 a 120 dolarów. Te karabiny, długie Mosina, bardzo piękne. Ja mam jeden, to później wam zaprezentuję na przykład, jak postępowały zmiany w Mosinie pierwszowojennym, a drugowojennym na przykład, bo ten mam dokładnie z pierwszej wojny światowej, drugi jest z drugiej wojny światowej, więc i kilka innych. W każdym razie, no Mosin tutaj wypada naprawdę bardzo tak staroświecko i bardzo tak głęboko XIX-wiecznie, jeśli chodzi o konstrukcję i o rozwój właściwie elementów mechanicznych, tak? Ktoś by powiedział, no ale dobra, no Rosjanie mieli ten karabin w użytkowaniu od 1891 roku aż do de facto lat 60. Z demobilu jeszcze, kurczę, były snajperki przynajmniej. W każdym razie, no tak, ale to była, no, po prostu zamówili takie wielkie ilości, zrobili takie wielkie ilości tego karabinu i trzymali się go, kurczę, no to nie było bogate państwo, tak jak Szwajcaria, które może sobie zmieniać na przykład co 20 lat, czy tam co 15 lat systemy uzbrojenia i robić takie systemy uzbrojenia, że to jest coś niesamowitego, jak STG, kurczę, na przykład 57-7 na przykład ma wycięty razem z lufą, co jest super drogie, razem z lufą osłabiacz podrzutu i kompensator podrzutu i w ogóle tłumik płomienia razem. Kto tak robi? Nikt! Oprócz Szwajcarów, nie? Tego oni naprawdę długo nie mogli przyjąć nowoczesnego karabinu na uzbrojenie, ale jak już przyjęli, to na dziesięciolecia. I tak zostało. Małe modyfikacje tak dalej postępowały. Nabój ciągle ten sam praktycznie do dzisiaj. Także ekonomia, logistyka, etc. No i co? No i ta ilość żołnierzy, tak, wygrywa wojny i ta logistyka, te wszystkie rzeczy. Nie sam karabin. Ktoś powie, no tak, taki ten karabin niedobry, no to kurczę, jakim cudem wygrali pierwszą drugą wojnę światową, no. Sam karabin nie wygrywa wojny, tak. To strzela, tutaj przykładamy, tam robi boom i kurczę, tamte karabiny tak samo robią boom. Ale jeżeli mamy, kurczę, nie wiem, 10 do 1, no to... Nawet jak tutaj dwa nie zrobią boom, to te 8 dalej zrobi boom przeciwko temu jednemu, nie? Trochę przesadziłem z tymi liczbami, no ale to staram się zobrazować, prawda, to wszystko. Także mi się wydaje, że Mosin tutaj poległ kompletnie, jeśli chodzi o rozwiązania techniczne, o rozwiązania w ogóle celowników, tej systemu magazynka i tak dalej. No tutaj, no, koncepcja jest okej, okay, jeśli chodzi o magazynek, tak? Jest okej, okay. ja to rozumiem. No ale to jest zupełnie niepotrzebna komplikacja, prawda?
Takie jest moje zdanie. No kurczę, no ten przerywacz tam w środku, te takie, no to jest drogie. To jest drogie do wytworzenia. Tu mamy dwie sprężynki, tu mamy jakieś kurcze przetyczki, jakieś kurcze mnóstwo. Jak wygląda magazynek w tym? Na przykład w Mannlicherze jedna sprężyna, po prostu ten podajnik tutaj na sprężynie i tylko wieczko magazynka i to wszystko. W Gewehr 88 jest to samo. W Gewehr 98 mamy zwykłą sprężynę, wieczko magazynka, znaczy tutaj dno magazynka, no i podajnik i tyle. Tutaj mamy 3, 4, 5 elementów, kurczę, plus sprężyny. Także... Sorry, Mosin. Panie Siergieju, ale no... Nie wybrałbym tego karabinu na wojnę personalnie, dla siebie. Dziękuję, zapraszam was na następne moje filmy. Mam nadzieję, że zrobię jakieś inne przeszkadzajki o bardziej nowoczesnych broniach lub o bardziej takich ciekawych, nie pierwszowojennych. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.